Widzę, że rejf nie próżnuje. Wszyscy są w pobliżu katedry, to dobrze. Będziemy mieli ten cmentarz wyłącznie dla siebie. Sally? Tak? Słuchaj, możemy ruszać. W porządku. Powodzenia. Może się skusisz? Nie no, chyba że zamówisz mi taryfę, tak to nie. Dobra, do miłego. Hej, Nate. Tak. Wiesz co? Przynieś mi jakąś błyskotkę, okej? Załatwione. To co? Chodźmy zapalić Avery'emu świeczkę, nie? Szkocka katedra. Idealne miejsce na zakopanie skarbu. No, w sumie nie. Zanim Avery tu dopłynął, to miejsce było od dawna opuszczone. Chyba masz rację. Wyznaczono dużą nagrodę za jego głowę, więc mógł się ukryć. To... co się stało pomiędzy tobą a Rafer? No, miałem go już dość i on mnie chyba też. Nie mogłem sobie poradzić z twoją śmiercią i jego ciągłą frustracją. A jestem pewny, że był gotów mnie zabić, gdybym nie odszedł. Wyobraź sobie, co by teraz zrobił. Nawet nie próbuję. Sam posłuchaj. Jest bezlitosny. Jeszcze bardziej niż wtedy, gdy z nim pracowaliśmy. Słyszałem różne historie. Wiem. Ja też. Dzięki temu nie czuję się z tym źle. Owszem, musimy znaleźć inną drogę. Możemy użyć tego. O, masz rację. Co to do cholery? Sprzęt do kopania. Shoreline? Huh? Patrz. Myślałem, że są przy katedrze. Dobra, żyjemy. Tak, was też było miło poznać, Shoreline. Chyba się nas spodziewali. I wygląda na to, że szukają z dala od katedry. To znaczy, że musimy jak najszybciej pobiec na cmentarz. Właśnie. Co to za miejsce? Mnisi mieli kilka kwater mieszkalnych. Główna jest oczywiście na cmentarzu. Doskonałe miejsce. Znowu sprzęt Shoreline. No ale ich tu nie ma. Co według ciebie? Tak? Dynamit. Hej, ostrożnie z tym, dobra?
Ej, otworzyłem drzwi. To było głośne. Mam nadzieję, że nas nie usłyszeli. Może hałas wtopi się w pozostałe eksplozje. Możemy chyba przejść przez dach. Za wysoko, żeby wskoczyć. Znajdźmy coś, żeby się wspiąć. Tak. Tego użyć do wydostania się stąd. No i też. A macie drzwi. Nieźle ci to wychodzi. Przez tyle lat wysadziłem masę rzeczy. Inaczej mamy strzelać, żeby zabić. Tutaj. Ktoś wysadził te drzwi. Co? Mamy tu trupa! Mamy towarzystwo! Chwila. Tutaj! Są tutaj! Masz! Wiejmy stąd, zanim ktoś tu po nich przyjdzie. No chodź, idziemy. Mam! Myślisz, że dasz radę? O czym ty mówisz? Ja cię tego nauczyłem. To pokaż, co potrafisz. Widziałeś? A, niedbale.
Sam, tam jest jakaś drabina. Okej, czekaj. Podejdę. Podsadź mnie. Chodź tu, podciągnę cię. Dawaj. No. Dzięki. Dobra, jest. Budynek klasztoru. Trzy małe podskoki stąd. Hej, bo zapeszysz. Jeżdżamy! Parzy! Świetna zabawa. Ja tak mogę cały dzień. A za chwilę on płaci nam podwójnie za to, żeby ich strząknąć. Idziesz tam, gdzie prowadzi kasa. To okrutne. Będzie gorzej. Idę się odlać, a ty naucz czegoś naszego kadecika. Co było dalej? Stłumił bunt? Z naszą pomocą go unikał. Ale kiedy skończyła się kasa, nie mieliśmy powodu, żeby się bardziej postarać. Zobaczmy, czy to się nie zmieni. Skończyliście już? Cmentarz gotowy na wizytę Gobusia. Nie zamierzają przestać, nie? Powodą ma być wynikły. Jak najszybciej. Udało im się coś znaleźć? Podobno coś odkryli. Ale nie znam szczegółów. Skończyliście już? Cmentarz gotowy na wizytę Gobusia. Nie zamierzają... Zaraz! Thank you.
niezła jatka. Ktoś na pewno to usłyszał. Musimy się ruszyć. Nathan, chodźmy tędy. Tam, za tymi murami. I zjadamy. Spokojnie. Mało co mi ręki nie robi. Sam! Tędy! Nieźle. Na bungee? Nie. Yeah.
Wow! No dobra. Jak on mógł, to ja też. Hej! Skakałeś kiedyś na bungee? Nie, ale to na bungee jest lepsze. Co robiłeś przez te wszystkie lata? Skakałeś po ruinach? Tak jakby strzelali do mnie. Wysadzali, uderzali, kopali. Dobra, czaj. Dali, truli. Pomóż mi. Na cmentarzu świętego Dyzmy, rzekomym miejscu spoczynku Henry'ego Avery'ego. Jak na zwoju z krzyża. Ale daty się nie zgadzają. Pierwszy odrzucony. Zostało całe mnóstwo. Okej. Okay. Skrzyżowane kordelasy, czaszka i kości. I daty 1659-1699. Musimy znaleźć nagrobek, który ma wszystkie trzy. No nic. Dobra. No i miecze się zgadzają. Tak jak i rok. Sam, chodź! Znalazłeś? Patrz, Benjamin Bridgman. To pseudo Avery'ego. Ale ta czaszka jest jakaś, no nie wiem, jakby tutaj nie pasowała. Dziwny symbol Avery'ego wygląda inaczej. No właśnie, czaszka powinna być skierowana w bok. Co to? Tu mamy. To krypta. Krypta? Ukryta za tajnymi drzwiami? A, zakładam, że drzwi dodano później. Żeby ukryć skarb. No, miejmy nadzieję. Wszyscy tu są. Na to wygląda. A nie wiem, jak je otworzyć. Co to za gwiazdy? Jezus. Dyzma po lewej. Skruszony złodziej. Gestas po prawej. Złodziej zuchwały. Avery chyba bardzo lubił świętego Dyzmę, he? A w końcu uważał się za dobrego złodzieja. Okradał i zabijał tylko tych, wiesz, niebrytyjskich bezbożników. Tyle wystarczyło, żeby cię wtedy... To jakaś lampa.
Ej, Kopciuchu! Pożycz zapalniczkę. Wiesz, zabolało mnie to. Boleć to cię będą płuca. Dobrze, tato. To ci dopiero. To światło świeci po drugiej stronie muru. Dobra, zobaczmy. Mogę przesuwać światło. Nie no, niesamowite to wszystko. No i jedziemy. No i pięknie. O, połącz kropki. Chyba ci się udało. Ci się. No dobra, to spróbujmy. Sezamie, otwórz się. To nie ta bajka. Ładny widok, ale nie ma skarbu. Nie, ale spójrz, widzisz te krzyże. Jaskinia? Pod spodem? Ta. Avery chyba chce nam pokazać drogę. Jest pewien problem. Jak tam pójdziemy, to wrócimy prosto w stronę katedry. I z powrotem do Rafe'a. Cholera. Nie każmy mu czekać. Zwiadowcy z góry się odzywali? Nie. Myślisz, że mamy gości? Chciałbym. Sztorm zakłóca łączność radiową. Nasz sprzęt na nic się tu nie zda. Jak zaraz się nie odezwą, sam się do nich wybiorę. O! Nie wierzę, że udało mu się uciec. Podobno wyrzuciła go z okna. Z piątego piętra. I przeżył? Jezu.
Chyba już. No proszę, mogło pójść lepiej. Wciąż oddychamy, więc nie było źle. Spróbujmy otworzyć bramę. Okej, gotowy? Tak. No! Jak ci idzie? Ha, świetnie. Miałem nadzieję, że znajdziemy tu skarb. Ale to nigdy nie jest takie proste. Znam to z doświadczenia. Z konstelacją. No, fajne to było. Wow. Pod tym wysokim krzyżem. Niesamowite. Tam ciągnie nas Avery. A? Avery dostaje to. Czego chce? Młody, co u was? Hej, Sully. Jesteśmy na szlaku, ale skarb jest bliżej katedry, niż nam się wydawało. O rany. Co mogę dla was zrobić? A, nie gaś silników. Niedługo wrócimy. Dobra. Dawaj znać. Jasne. Słyszę ich. Robi się nerwowo. Powinieneś się cieszyć do chwilą wolnego. Co my tu mamy? W pirackim stylu. Im bliżej katedry, tym więcej ich tam będzie. Nathan, tu jest jakaś drabina. Chyba nie ma jak przed nimi uciec. Tak. Im bliżej katedry, tym więcej ich tam będzie. Jazda, chodź, mogę cię podsadzić. Jestem za wysoko. Zaczekaj chwilę. Czekam. Zobaczę, co jest przy tej drewnianej budowli. Ej! Mam coś! No i... Bio. Chryste, jakie to ciężkie. Co tak właściwie robisz? Tworzę ci... drogę na górę. Wytrzyma nawet twój ciężar. A, dziękuję. Myślisz, że mnisi to zbudowali? Nie wierzę. To jakiś system wyciągów. Do podniesienia wielkiego skarbu? Czegokolwiek. Jak mogłem to przegapić? Ej, możemy się wspiąć! Idę!
Okej, może nie był to najlepszy pomysł! Jasna cholera! Nadchodzę! Niesamowite! Zachowaj siły na później, tak? To nie koniec. Dobra, prowadź! Oby wytrzymało. Rozrzedziła po tylu latach w banany. Poczekaj! Podciągnę cię! No i widzisz. Co ty byś bez mnie zrobił? Pewnie w domu. Z kubkiem kakao. Ile ty masz lat? O, nie mów, że nie napiłbyś się gorącego kakao. To znaczy, tak. Właśnie. Idziemy. Mam nadzieję, że to już koniec. Ostrożnie. To może być niestabilne. Najemnicy. Myślałem, że Rafe ma rozum. Hej, Sam,
Pomóż mi z tym. Ej, słuchaj, a co jeżeli tylko to wciąż podtrzymuje tunel? To przeproszę. Dobra. A, no widzisz? Zrobione. Choć raz. Pamiętasz? Szczególna ostrożność. Przeszliśmy. Udało się. Młody! Zbiera się na burzę. Jak wam idzie? Zaraz wejdziemy do jaskini. Jaskini? Tak. Możemy stracić zasięg. Nie martw się. Dobrze. Zostawię dla was obiad. Dobra. Do usłyszenia. Udało się. Okrężną drogą. Zobaczmy, co zostawił Ewel. O tak. Te duchy z żonami siedzą zaraz obok tej jaskini. Tak, i tak chyba jesteśmy tu pierwsi. Spójrz tu. Ale ślisko. Jest tu jakaś dźwignia. No, śmiało, pociągnij. Co? A jak to, pułapka? No już, bez przesady. Czego ty się boisz? A że stracę rękę? Dorobię ci ładny hak. No dawaj. No tak, hak. Okej, próbuję. Poważnie? Proszę, proszę. Interesujący wystrój. Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Eivery chyba był lepszym piratem niż poetą. To nie jego. To znaczy? Patrz. Pirat z Rhode Island. Thomas Tew. To nie może być on, to jego pieczęć, ale on zginął na morzu, poszukując skarbów. No tak, jeśli wierzyć opowieściom. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? Dobre pytanie.